Witam Was ponownie na kanale Candymona, jednak dziś postanowiłam przygotować coś zupełnie innego niż zazwyczaj, ponieważ będzie to recenzja oraz moja opinia na temat kamery sportowej i jest to kamera XBLITZ Reborn 4K. Ja powiem Wam, że ogólnie jestem mega fanką różnego rodzaju właśnie elektroniki, więc kiedy dostałam propozycję przetestowania tej kamerki, no to uznałam, że w sumie czemu nie? Jeżeli się okaże fajna, no to myślę, że może to być naprawdę bardzo fajna opcja dla osób, które chcą zaczynać na przykład właśnie z YouTube'em i nie chcą wydawać kupy kasy. Dlaczego mówię tutaj o kasie? Ponieważ ta kamera kosztuje 450 zł już wraz z akcesoriami i ma ona stanowić dobrą alternatywę dla kamer wysokiej klasy, takich jak GoPro. Więc wiecie, GoPro kosztuje około 2000 z akcesoriami, czyli faktycznie to może być dobry zamiennik, o ile będzie się sprawdzał w miarę dobrze. Dlatego ja uznałam, że przetestuję sobie tą kamerę i dziś właśnie pokażę Wam, jak ona się sprawdza. Zobaczycie różnego rodzaju ujęcia. No i powiem Wam, co o niej konkretnie myślę i czy faktycznie warto się nią zainteresować. Tak więc zaczniemy sobie może od samego opakowania i pokażę Wam, co tutaj dostajemy w zestawie. Oczywiście po otwarciu pudełeczka mamy tutaj naszą kamerkę. Wygląda ona tak, powiem Wam, że jest naprawdę łudząco podobna do kamery GoPro, więc tutaj faktycznie już tak wizualnie powiedzmy, że mamy zamiennik. No i tutaj mamy dodatkowo takie pudełeczko z akcesoriami. Mamy tutaj różnego rodzaju złączki, śruby, mocowania, dzięki którym właśnie możemy sobie kamerę przymocować na przykład na ramię do roweru. Możemy też sobie przykleić, bo tutaj mamy takie dodatkowo przyklejane mocowania, gdybyśmy chcieli do czegoś zamocować kamerkę. No i taki paseczek również, z tego co wiem, to on jest chyba do mocowania na rowerze, więc takie akcesoria dostajemy w zestawie. Oczywiście wiadomo, że przydałby się jeszcze jakiś kijek do trzymania, bo czasem kiedy trzymam kamerę w ten sposób, to mi się zdarza na przykład zasłonić kawałek palcem, albo coś tutaj, wiecie, jakoś tak dziwnie przytrzymać, że paznokieć na przykład widać lub coś w tym stylu, więc wiecie, dla dziewczyn z długimi paznokciami to może być lekki problem, ale ogólnie można też trzymać sobie kamerę w ręce, przy czym ja jednak mimo wszystko preferuję chociażby jakiegoś takiego małego selfie sticka, małe trzymadełko, małą rączkę, żeby to się jednak troszeczkę wygodniej trzymało. I myślę, że w tym miejscu warto zaznaczyć, że ja nie jestem, że tak powiem, specjalistką od specyfikacji różnych kamer, więc raczej nie będę rzucać jakimiś specjalistycznymi sloganami, natomiast postaram się mniej więcej powiedzieć, co ta kamera nam daje, jakie mamy możliwości, więc ogólnie przede wszystkim zacznijmy sobie od tego, że mamy tutaj możliwość nagrywania 4K, 2K, oczywiście HD, możemy sobie też zmniejszać tą jakość w zależności od potrzeb, natomiast ja uważam, że jeżeli sobie zmniejszymy za mocno, no to po prostu będziemy mieli słabą jakość i ja starałam się większość nagrań nagrywać w jakości 2K, ponieważ uważam, że to nam daje już dobrą jakość, która fajnie wygląda na komputerze, na nagraniach, natomiast musimy też pamiętać, że im wyższą jakość sobie ustawiamy w kamerze, tym większe pliki nam się zapisują i jeżeli ustawiamy sobie 2K czy 4K, no to musimy już pamiętać, że powinniśmy mieć sporą kartę pamięci, żeby po prostu móc tego materiału trochę ponagrywać. No i myślę, że bardzo fajną opcją jest tutaj dotykowy ekran. W najnowszej kamerze GoPro też taki mam i uważam, że jest to naprawdę mega wygodne rozwiązanie, no bo przestawianie przy pomocy guzika wszelkich ustawień bywa czasem naprawdę wkurzające, kiedy mamy do dyspozycji na przykład tylko dwa guziczki. Więc tak, dotykowy ekran to jest dla mnie ogromny plus i tutaj możemy sobie wejść w menu, w którym możemy zmieniać tryby pracy tej kamery, ponieważ mamy do wyboru różne rodzaje tych trybów i możemy na przykład sobie przestawić na zdjęcia, na automat, na zwykłe wideo. Mamy też slow motion, czyli tutaj powolne nagrywanie jest to nazwane. Wtedy spowalnia się szybkość tego obrazu, który jest nagrywany o około połowę, tak mniej więcej. Dodatkowo mamy też nagrywanie plus foto oraz film poklatkowy, czyli coś w rodzaju nagrań timelapse. Ogólnie ostatnio zauważyłam, że są takie nagrania dość modne na Instagramie, na przykład na Instastories często dziewczyny właśnie wrzucają tego typu nagrania, jakichś takich po prostu krótkich filmików, jak na przykład uprawiają jogę albo coś tam robią po prostu w trakcie dnia, więc myślę, że sporo jest tych opcji do wyboru. Mamy też różnego rodzaju ustawienia tutaj, takie jak korekcja zakłóceń, perspektywa obrazu, ponieważ możemy sobie ustawić, jak szeroko ma nam ta kamera nagrywać. 170 stopni to jest w przypadku tej kamery najszerszy kąt, który może być. Możemy go zmniejszyć na 110 oraz 70 stopni.
Dodatkowo mamy tutaj też tryb nurkowania, po którego włączeniu kamera troszeczkę tak jakby nasyca mocniej kolory. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. Właśnie, jeszcze Wam o tym nie powiedziałam, że ta kamera jest oczywiście wodoodporna, więc możemy nią nagrywać podwodne ujęcia tak samo jak w przypadku kamer GoPro. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj opcję WDR, automatyczne wyłączanie, format daty, czyli takie powiedzmy, że bardziej podstawowe ustawienia. I jeszcze widziałam, że był gdzieś w ustawieniach żyroskop, czyli stabilizacja obrazu. Jest też cyfrowa stabilizacja obrazu, więc mamy troszeczkę tych opcji do wyboru. Ja oczywiście postanowiłam przetestować sobie tą kamerę na różne sposoby, więc najpierw zaczęłam od nagrań w dzień. Po prostu wyszłam sobie z kotami do ogrodu, pochodziłam troszkę, żeby ponagrywać, żeby zobaczyć, jak ta stabilizacja wygląda. I tutaj oczywiście też w zależności od tego, czy włączymy sobie stabilizację cyfrową, czy ten żyroskop, no to troszeczkę inaczej to wygląda. Ostatecznie doszłam do wniosku, że stabilizacja jest chyba najlepsza, kiedy włączę żyroskop. Jakoś wtedy po prostu najbardziej mi się te nagrania podobają. Natomiast testowałam to na różne sposoby i ogólnie uważam, że stabilizacja jest w porządku. Nie jest to może stabilizacja idealna, bo najlepiej by było mimo wszystko zastosować sobie gimbala i tutaj też Wam pokażę teraz jedno ujęcie właśnie z gimbala, gdzie naprawdę to już jest po prostu perfekcyjnie płynne. Natomiast tak jak widzicie na tych ujęciach, czasem jeżeli chcemy nagrywać siebie, czyli właśnie trzymamy tutaj kamerkę obiektywem do siebie, a z tyłu mamy podgląd, no to nie do końca widzimy, czy dobrze nagrywamy, w sensie czy nie jesteśmy na przykład za wysoko lub za nisko. I ja tutaj na początku też miałam z tym problem, musiałam się mniej więcej ogarnąć, w którym miejscu powinnam być i jak powinnam tę kamerę trzymać, żeby dobrze siebie nagrywać i żebym była faktycznie idealnie w kadrze. Więc wiecie, to jest kwestia moim zdaniem do ogarnięcia. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chcemy nagrywać vlogi, no to to może być taki drobny minusik, że ten podgląd jest wtedy tak jakby z tyłu, choć jest jedna opcja, aby to obejść, a mianowicie mamy tutaj dołączoną, tak jakby, to znaczy nie do końca dołączoną, ale możemy sobie ściągnąć aplikację na telefon, która pozwala nam się połączyć z kamerą i wtedy po prostu w telefonie mamy podgląd tego, co widzi kamera. Natomiast zauważyłam, że ta aplikacja nie do końca dobrze działa, przynajmniej na moim telefonie, nie wiem jak będzie na innych, natomiast tutaj w telefonie mamy niby taki guzik, którym możemy sobie rozpocząć nagrywanie i zakończyć, ale kiedy próbuję właśnie z poziomu telefonu to zrobić, to po prostu pliki nie zapisują mi się na karcie pamięci, w związku z czym no coś tutaj jest nie do końca okej. Ale mimo wszystko uważam, że można sobie w takiej sytuacji podejrzeć po prostu na telefonie, a następnie kliknąć guziczkiem tutaj po prostu, no i wtedy już widzimy, czy nagrywamy dobrze, czy nie, przynajmniej mniej więcej. Tyle, że do tej pory widzieliście same nagrania bez dźwięku i tutaj właśnie przechodzimy do minusa tej kamerki, a mianowicie minusem jest to, że niestety, ale prawdopodobnie ze względu na to, iż ona jest wodoodporna, to dźwięk jest naprawdę bardzo cichy i nawet kiedy próbuję podgłośnić to w programie, no to on nie jest jakiś taki idealny, po prostu słychać jakieś takie już szumy, zakłócenia, więc uważam, że jeżeli chodzi o wizję w dzień, no to wygląda to bardzo ładnie i myślę, że jeszcze można by było na przykład podciągnąć kolorystykę, podciągnąć nasycenie w programie i naprawdę byłyby to bardzo ładne ujęcia, żeby sobie zrobić z tego wstawki na przykład do jakiegoś vloga i podłożyć pod tą muzyczkę. Natomiast jeżeli chcemy już mówić do kamery, no to uważam, że nie do końca się to sprawdza, ponieważ musimy wtedy trzymać kamerę bardzo blisko, aby ten dźwięk był faktycznie głośny, a wiadomo, że gdybyśmy chcieli nagrywać siebie i mówić do kamery, no to raczej trzymalibyśmy kamerę w ten sposób, czyli na wyciągnięcie ręki i wtedy już jest naprawdę cichutko. Dobra, jesteśmy sobie w lesie. Ponagrywamy trochę, jak chodzimy, zobaczymy, jaka jest stabilizacja. Okej. Więc to jest dla mnie zdecydowany minus, jeżeli chodzi o tę kamerkę. Choć nie jestem pewna, czy nie dałoby się tutaj jakoś podłączyć mikrofonu, bo na przykład do GoPro najnowszego znalazłam, że tak powiem, obejście i da się podłączyć mikrofon przy pomocy takiej specjalnej przejściówki. Natomiast tutaj, jeżeli sobie otworzymy tę kamerkę z boku, to też mamy dwa wejścia. I czekajcie, przeczytam, jakie to są konkretnie wejścia, gdzie one tutaj są opisane.
Mamy tutaj mikro USB oraz mikro HDMI, więc myślę, że też być może dałoby się jakieś przejściówki ogarnąć i jakoś to zrobić, żeby faktycznie dźwięk nagrywać tą kamerą. No i wtedy myślę, że jak najbardziej vlogerzy mogliby mieć naprawdę spoko jakość, spoko nagrania z bardzo fajnym dźwiękiem, no ale niestety, tak jak mówię, sama kamera bezpośrednio, tutaj wiecie, przy kamerce, jeżeli chodzi o ten mikrofon wbudowany, to dla mnie ten mikrofon po prostu nie daje rady. Przynajmniej jak na moje potrzeby, no to ja uważam, że niekoniecznie. No i niestety znalazłam tutaj jeszcze jedną wadę, o której muszę Wam powiedzieć, ponieważ być może chcielibyście wykorzystać sobie taką kamerkę do nagrywania takich ujęć, jak ja na przykład nagrywam w tej chwili, czyli takich ala studyjnych w domu, żeby po prostu nagrywać vlogi, a zgrywać sobie dźwięk czymś innym. No bo wiadomo, że tak też można zrobić. Można sobie na przykład dyktafonem zgrywać dźwięk i wtedy podkładać pod tą kamerę i myślę, że to też jest sposób na obejście tego problematycznego dźwięku, nawet jeżeli chodzi o takie vlogowanie na dworze. Natomiast w domu problemem jest to, że ta kamera nie do końca radzi sobie ze sztucznym oświetleniem i niestety, ale to światło często mruga. Teraz włączę Wam jeszcze jedno ujęcie, które sobie tutaj nagrywałam, kiedy testowałam tę kamerę właśnie w domu. No i jak widzicie tutaj na nagraniu wszystko za mną, całe tło praktycznie mrugało, natomiast musicie też wiedzieć, że to może być zależne od konkretnego oświetlenia i być może gdybym tutaj pokombinowała z różnymi światłami, to udałoby mi się znaleźć takie ustawienie, żeby to nie mrugało i żeby było dobrze, natomiast niestety kamery sportowe mają to do siebie, że mają właśnie problemy ze światłem sztucznym, tak samo ma GoPro, nawet to najnowsze, więc od razu tutaj o tym mówię, że jeżeli kupujecie kamerę sportową, to musicie się nastawić na to, że czasem mogą być problemy ze światłem i z mruganiem lampek. Więc ja tego typu sportowe kamery polecałabym osobom, które chcą nagrywać na dworze albo na przykład w domu, natomiast w świetle dziennym, czyli w dzień. Nie tak jak ja, bo ja zazwyczaj nagrywam swoje filmy w nocy i tutaj właśnie nagrywam na przykład nawet w tej chwili przy pomocy lustrzanki i ona w żaden sposób nie mruga. Ona tutaj nie ma problemu właśnie z tymi światłami, z softboxami, z lampami, z tą lampką, która jest za mną, natomiast kamery sportowe niestety, ale mogą tutaj sprawiać problemy. Natomiast jeżeli chodzi o wady, to myślę, że to by było na tyle, czyli właśnie problem z mikrofonem oraz problem z nagrywaniem przy sztucznym świetle, czasem, nie zawsze, ale czasem. I teraz jeżeli chodzi jeszcze o plusy, no to myślę, że zdecydowanym plusem jest właśnie możliwość wyboru tych różnych trybów, więc teraz myślę, że pokażę Wam kilka ujęć slow motion, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jak widzicie, tutaj nawet przy slow-mo obraz nie traci za bardzo na jakości, co jest częste na przykład przy nagrywaniu w slow motion przy pomocy telefonu, więc jeżeli chcecie nagrywać tego typu ujęcia, to myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Tutaj w tym przypadku dźwięku już byśmy nie potrzebowali, więc tak naprawdę do tego typu ujęć moim zdaniem ta kamera jest idealna. No i myślę, że zdecydowanym plusem jest też to, że możemy tą kamerę wkładać do wody, możemy z nią nurkować, robić co tylko chcemy, zmoczyć ją i nic się jej nie stanie. I ja co prawda nie miałam warunków, żeby przetestować to tak normalnie w jakimś zbiorniku dużym, wonnym i po prostu się z nią zanurzyć. Natomiast jak widzicie, postanowiłam przygotować taki szybki test w misce wody i naprawdę zanurzałam tę kamerę kilkukrotnie. Nawet na dłużej ją zostawiłam w pewnym momencie, żeby ona tam sobie poleżała, żeby sprawdzić, czy nic się z nią nie stanie, czy faktycznie się nie zepsuje. I jak najbardziej cały czas nagrywała, wszystko było w porządku. Więc tutaj potwierdzam, że kamera jest wodoodporna, więc do ujęć podwodnych to jest na pewno fajna sprawa. Myślę też, że może to być świetna kamerka do nagrywania TikToków. Ja co prawda jeszcze nie zaczęłam prowadzić swojego TikToka, ale przymierzam się do tego od dłuższego czasu i troszeczkę się w tym temacie orientowałam. Tam oczywiście dźwięku nie potrzebujemy, natomiast potrzebujemy fajnych nagrań w pionie. No i oczywiście tą kamerą możemy sobie nagrywać w ten sposób, po prostu uruchamiamy guziczek i następnie dużym plusem jest to, że możemy sobie połączyć tę kamerę właśnie poprzez aplikację z telefonem i zgrać pliki bezpośrednio poprzez sieć Wi-Fi. Nie musimy już wtedy wyciągać karty, wkładać do komputera, później przegrywać tego na telefon, tylko po prostu pliki bezpośrednio tutaj nam lądują na telefonie, no i po prostu w telefonie wrzucamy sobie na TikToka, później tam klikamy jednym guziczkiem, żeby ten obraz nam się obrócił.
no bo on się wrzuca tak jakby, wiecie, automatycznie w poziomie, natomiast przekręcamy to sobie do pionu i nie ma żadnego problemu, mamy naprawdę bardzo fajną jakość, bo już to sprawdzałam, oczywiście nie publikowałam tego, bo to były tylko takie moje prywatne testy, natomiast sprawdzałam i naprawdę bardzo fajnie to działa, więc myślę, że to może być super sprawa dla osób, które na przykład mają za słaby telefon, po prostu za słabą kamerę do TikToka w telefonie, a tutaj macie po prostu za te 450 zł kamerę, która da Wam bardzo fajną jakość. Oczywiście zaznaczając, że będziecie nagrywać TikToki w świetle dziennym. Tak więc to już było wszystko, co miałam Wam do powiedzenia o tej kamerze. Ja tak naprawdę cieszę się, że miałam możliwość jej przetestowania i uważam, że znajdziemy razem z mężem dla niej zastosowania. On właśnie powiedział, że będzie też próbował tutaj na TikToku coś nagrywać i będzie to próbował robić przy pomocy tej kamerki, bo jest ona zdecydowanie lepsza niż ta kamera, którą on ma w telefonie. Więc no tak jak mówię, tutaj zastosowanie dla niej znajdziemy, natomiast musicie wiedzieć, że są i plusy i minusy tej kamery. Więc jeżeli ten filmik się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie też znać, co myślicie o tej kamerze, czy tego typu filmy z elektroniką Was interesują, z takimi nowinkami różnego rodzaju, bo myślę, że mam tutaj sporo tego sprzętu i mogłabym o nim troszeczkę poopowiadać, jeżeli będzie Was to tylko interesowało. Tak więc na dzisiaj ja już dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!